Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne koziorożce na czytaniu rocznym na 2022 rok. Dzisiaj zrobimy sobie rozkład z trzech talii. Z pierwszej wylosuję dla Was kartę patronkę. Zobaczymy, jaka energia będzie Was wzmacniać, będzie Wam sprzyjać, będzie patronować tym rozkładowi. Z dwóch pozostałych talii na każdy miesiąc po dwie karty wylosujemy. No zobaczymy, co ten przyszły rok ciekawego dla koziorożca zapowiada. Wszystkie karty są już potasowane, za chwilę przejdziemy do rozkładu, ale przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Ono się może sprawdzić, ale nie musi, więc tutaj zachęcam, żebyście dodatkowo odsłuchali sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym, no i być może wypowiedzieli się, czy się sprawdziło, czy nie, no chociaż za jakieś 8-9 miesięcy, tak? Dobrze, kochani, przechodzimy do rozkładu. Najpierw karta patronka. Talię sobie tutaj odłożymy. Tak jak powiedziałam, karty są potasowane. Poprzez przełożenie wylosuję dla Was jedną kartę. Cztery denary. Kochani, fajna karta, ponieważ karta mówi o tym, że nie pozbędziecie się jakichś rezerw, tak? Być może mówi karta oszczędności, że na coś, na co długo zbieraliście, składaliście, oszczędzaliście, teraz będzie można sobie coś kupić, zainwestować. Jeżeli boicie się o stratę jakichś pieniędzy, ktoś tam coś tam od Was chce, być może jakieś procesy w sprawie odszkodowań, jakieś sprawy, gdzie trzeba się rozliczyć, no tutaj swoje pieniążki zachowacie dla siebie. Więc te koziorożce, które gdzieś tam obawiają się jakiegoś ryzyka finansowego, lepiej, żeby w tym roku nie inwestowały, nie szalały z gotówką, raczej gromadziły, tak? Żeby trzymać to, tą podstawę, to poczucie bezpieczeństwa, poczucie stabilizacji. To jest oczywiście też informacja, że te koziorożce, które się martwią, co dalej z pracą, co dalej z firmą, poradzicie sobie, tylko trzeba będzie po prostu pilnować się, odpowiednio tymi pieniędzmi zarządzać, dysponować, ale pracę uda się utrzymać, więc tutaj pamiętajcie, że wiele zależy od Was. Co w związkach? W związkach bliskość, w związkach mocna rodzina, która się wspiera, która jest blisko siebie, więc te relacje jeszcze bardziej się umocnią. Niektóre samotne koziorożce mają szansę tutaj rozpocząć jakąś poważną relację, która może się przerodzić w poważny, stały związek. Cztery denary. Karta, która mówi, że koziorożec trzyma się rękami i nogami tego, czego się dorobił, co jest jego, co posiada, co jest dla niego ważne. Będzie pilnował swoich spraw materialnych, nie da sobie wyrwać żadnych pieniędzy. No tak powiedziałam, no wiecie, różnie to może być. Czasami tak jest, że ktoś tam coś od nas żąda, chce nas na coś naciągnąć, wyłudzić od nas jakieś pieniądze, koziorożec się nie da. Więc tutaj bardzo fajnie, ale pamiętajcie, że ten sukces będzie zależał głównie od Was. Możecie polegać tylko na sobie i od swoich decyzji, swoich intuicyjnych wyborów być zależnymi, tak? Dobrze, kochani, zobaczmy, co dalej karty pokazują. Ja sobie talię już od razu przełożę. Już sobie je poprzekładam i będziemy na poszczególne miesiące karty rozkładać. Zaczniemy najpierw od boskiego tarota. Zaczynamy. Styczeń 2022 dla koziorożca. Koziorożca.
luty 2022. Marzec 2022 dla koziorożca. Kwiecień 2022. Maj. Maj. Czerwiec 2022 dla koziorożca. OK. Lipiec 2022. Ja Wam karty będę pokazywać do kamerki, więc tutaj nawet jak coś tam do końca nie widać, wszystko będzie jasne. Sierpień 2022. Wrzesień 2022 dla koziorożca. Październik 2022. Listopad 2022. I grudzień 2022 roku dla koziorożca. OK. I teraz druga talia, Tarot Illuminati. Styczeń 2022 dla koziorożca. Luty 2022 dla koziorożca. Marzec 2022. Marzec, kwiecień 2022. Kwiecień dla koziorożca. I maj 2022 dla koziorożca. I czerwiec 2022. I lipiec 2022. Sierpień 2022 dla koziorożca. Wrzesień 2022. Październik 2022. Listopad 2022. I grudzień. Dobrze. No okej. I mamy rozłożone karty. I zaczynamy. Widać? No jakoś tam widać. Tutaj może bardziej się posuniemy. Okej. No dobrze. Co w styczniu, kochane koziorożce? Siedem kielichów i karta cesarza. No, te koziorożce, które mają firmę bądź pracę stałą, fajną pracę, no, za niezłe pieniądze, ważne stanowisko, ważna funkcja tutaj, no, będziecie się zastanawiać, co dalej. Ci, co mają firmę, będą się zastanawiać, czy warto ją dalej utrzymać, czy nie, czy być może wprowadzić jakieś nowości, takie trochę mieszane uczucia. Planowanie, plany związane z firmą, plany związane z przedsiębiorstwem, z miejscem pracy. Tutaj, jeżeli macie jakieś sprawy urzędowe, bądź Wasze dalsze działania są uzależnione jakby od decyzji jakiegoś urzędu, no tutaj mamy cesarza, czyli władza, tak? Wszystko związane, zgodne z prawem. Może czekacie na jakieś pismo, na jakieś dokumenty, na jakieś orzeczenia, decyzje. No to tutaj się zastanawiacie, jak to będzie. Zobaczcie, tutaj w tej siódemce kielichów są różne możliwości, tak? Może być dobrze, może być źle. No i tutaj się koziorożec będzie zastanawiał, jak to się wszystko ułoży, czy te plany mi się zrealizują. Oczywiście odnośnie własnej firmy być może też będzie taki moment, gdzie będziecie mieć wątpliwości, będziecie się zastanawiać, czy w ogóle warto dalej inwestować
w ten projekt, czy nie wprowadzić jakichś zmian, czy nie wprowadzić jakichś nowości, przebranżowić się. Różne pomysły. Natomiast pamiętajcie, żeby nie przesadzić, żeby tak naprawdę już nie oderwać się od rzeczywistości, nie chwytać się kilku spraw naraz. Jeżeli już macie coś wprowadzać nowego, to skupcie się konkretnie na jednej sprawie, żeby się tak nie rozdrabniać, nie rozpraszać, bo wtedy wiadomo, że nic dobrego z tego nie wyjdzie. Zamiast dopilnować porządnie jednej sprawy, wy gdzieś tam będziecie jakby rozdrobnieni na kilka i tak naprawdę nic fajnego z tego może nie wyjść. Osoby, które znają zodiakalnego barana, starszy mężczyzna, ale ktoś, kto ma dużo do powiedzenia, autorytet, może to być ojciec, może to być mąż, oczywiście żona też, akurat tutaj mamy mężczyznę pokazanego, ale mnie panowie słuchają, może tutaj chodzić właśnie też o partnerkę życiową. Nie wiem, czy macie jakieś tutaj podejrzenia, czy właśnie jakieś fantazje, jakieś takie, czasami tak jest, że partner dużo pracuje, a my już wymyślamy, a że pewno nas zdradza, a że pewno gdzieś tam źle się zachowuje, a że pewno robi to i tamto. I takie bzdury po prostu, takie jakieś fanaberie, jakieś takie podejrzenia, wymyślanie jakichś absurdów powoduje, że w jakiś sposób pojawiają się konflikty w związku, więc tutaj kochany koziorożcu, nie cuduj i nie wydziwiaj. Partner naprawdę tutaj widzę, że nie ma powodów do tego, żeby was okłamywać, czy oszukiwać, czy w jakiś sposób zachowywać się tak, żeby sprawiać wam przykrość. To są tylko wasze wymysły, więc tutaj też pilnujcie się tego, natomiast uważajcie na to, żeby się nie dać nabrać przez jakąś osobę, być może zodiakalnego barana. Bo być może ta osoba trochę jest oderwana od rzeczywistości i albo mówi wam to, co macie usłyszeć, jak to się mówi, nie dajcie sobie nawinąć makaronu na uszy, wszystko weryfikujcie, sprawdzajcie, albo jest faktycznie tak oderwana od rzeczywistości i ma takie pomysły, wymyśla takie cuda, że wy się zastanawiacie momentami, co wy tu robicie i co się w ogóle tutaj dzieje. Zwłaszcza tutaj mówię do koziorożców, które pracują na etacie. Nie dajcie sobie wszystkiego wmówić, bo to odpowiedzialność, bo to wiecie, być może zarządzenie, być może jakiś nakaz. Pamiętajcie, że zawsze jest kilka opcji do wyboru. Kilka opcji do wyboru i nie dajcie się tutaj zastraszyć, zwłaszcza temu wężowi, tutaj, nie wiem, czy mi kamera wyzumuje, ten kielich po prawej u góry, wąż, tak? Pewien symbol znanej organizacji, więc tutaj o to głównie chodzi. Nie dajcie się zwieść wężowi. Co kochani w związkach? Tak jak powiedziałam, uważajcie tutaj na to, żeby nie wymyślać, nie cudować. Natomiast niektóre koziorożce być może mają pragnienie, żeby marzy im się stała rodzina, marzą im się dzieci, stały związek, być może małżeństwo. Kochani, nikt nie zabrania wam realizować swoich marzeń. Dopowiem tutaj może jeszcze jedną kartę. Król kielichów, tak? Czyli chodzi tutaj o emocje. Przede wszystkim nie możecie wątpić w swoją siłę, w swoje możliwości. Nawet jak ktoś być może wymaga tutaj od was jakiejś odpowiedzialności, takiego zachowania, gdzie macie momentami dawać przykład, tak? Kierujcie się intuicją. I bądźcie wierni sobie, swoim uczuciom. I tak jak powiedziałam, nie dajcie się tutaj oszukać ani zwieść. Natomiast w uczuciach koziorożcowi marzy się wielka miłość, prawdziwy związek. Być może już ktoś taki pojawił się w waszym życiu i koziorożec zaczął się angażować. I zastanawia się, jak to dalej będzie, czy z tej mąki będzie chleb, czy nie. Te koziorożce, które być może
są już w stałym związku z rakiem, skorpionem bądź rybkami, no i być może jakieś pojawiły się chwilowe problemy, też będzie się koziorożec zastanawiać, jak to dalej będzie, tak? Takie właśnie rozmyślanie. Tylko pamiętajcie, że jeżeli jesteście zakochani, unikać zazdrości i unikać takiego osaczenia partnera. I to działa w obie strony. Koziorożec też sobie niech nie pozwoli na to, żeby partner was osaczył i cały czas coś wam wypominał. No ta siódemka kielichów to są właśnie takie mrzonki, to są wymysły jakieś wybujałe fantazje, że na przykład jak dłużej siedzicie w pracy bądź wyjeżdżacie w jakąś delegację, to już coś koniecznie musi się dziać, zwłaszcza w gronie osób, z którymi współpracujecie, bądź no, w środowisku zawodowym. Tutaj unikajcie tego typu sytuacji, nie dajcie się w nic wkręcić. Dobrze, zobaczmy co w lutym. Luty. Pięć denarów i dziewięć mieczy. No i tutaj te koziorożce, które mają własną firmę i być może zastanawiały się właśnie, miały mieszane uczucia, że tak powiem, co zrobić dalej, czy ciągnąć tą firmę, czy ją zamknąć, no tutaj naprawdę luty będzie takim okresem bardzo kryzysowym. Dużo może być stresu, zmartwień, natomiast widzę, że tutaj u niektórych może być praca zdalna. U niektórych może być praca zdalna. Bardzo przeżywacie jakąś sprawę, może jakąś urzędową, może jakąś sądową. Natomiast ogólnie stres i taki niepokój o pieniądze, o pracę. Obawiacie się utraty tej pracy, bo być może już gdzieś tam właśnie no, jakieś słuchy chodziły, że coś jest nie tak, że nie wiadomo co i jak. No i tutaj już w lutym sytuacja jest jakoś nieciekawa. Uważajcie na swoje zdrówko, zwłaszcza na jakieś sprawy związane z depresją, z lękami, bezsennością, migreny częste. Tutaj warto to skonsultować z lekarzem. Natomiast nie bójcie się o to, czy ktoś podpisze z wami umowę, przedłuży kontrakt. No mamy tutaj tego asa mieczy, który wisi nad wami, tak? I wy się cały czas zastanawiacie, boicie się. Boicie się, że coś się nie uda, będą jakieś braki. No tutaj oczywiście też niektórzy mogą się bać o swoje zdrowie. Natomiast no zobaczymy, co będzie dalej. Dopowiem jeszcze tutaj te karty. Ale w lutym jakiś stresik, kochani, nie pozwólcie sobie na to. No właśnie, bo jest dziewiątka kielichów. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nie ma co przesadzać i sami się zadręczacie, no nie przez pana noce, być może jakieś problemy urzędowe, problemy finansowe, tak? Problemy z mieszkaniem. Wszystko dobrze się skończy. Będziecie z siebie bardzo zadowoleni, bo poradzicie sobie z tym. Te koziorożce, które tutaj mają własną firmę i ten luty będzie takim dziurawym miesiącem. No nieraz tak jest, kochani. To są dziurawe, martwe tak zwane miesiące. Zależy w jakiej branży się obracacie. Nie ma co się smucić. Wszystko dobrze się skończy. Będziecie zadowoleni. Będziecie dumni z siebie. Tutaj ta karta może też mówić o samotności, że być może będzie rozporządzenie, że nie można wychodzić z domu, spotykać się z rodziną, z przyjaciółmi, nie wiem, może znowuż zakażą nam wyjazdów na ferie. Będzie śnieg w lutym. Więc tutaj osoby, które sporty zimowe uprawiają, mogą ubolewać nad tym. Natomiast nie wolno wam się martwić i stresować. Bo sami robicie sobie krzywdę. Ta sprawa, ta nurtująca sprawa, czy to dotyczy związku, czy to dotyczy spraw jakichś urzędowych, czy zawodowych, nie jest tak straszna, jak wam się to wydaje. Wszystko dobrze się kończy.
zrealizujecie swoje plany, zrealizujecie swoje marzenia i będziecie z tego ogromnie bardzo zadowoleni. Fajnie. Co w marcu? Koniec problemów. Widzicie? Dziesiątka mieczy. Kończą się jakieś trudne sprawy. Pomalutku, zobaczcie, podnosicie się, tak? Wychodzicie z jakiegoś kryzysu. Mija strach, mija poczucie odpowiedzialności, bezradności. Kończą się jakieś być może zalecenia, no bo ta dziesiątka mieczy to są dla mnie informacje, to są jakieś wiadomości, jakieś sprawy, o których ciągle myślę i one mnie po prostu przytłaczają, przygnębiają, że już nie mam siły, nie chcę o tym myśleć, nie chcę się stresować, chcę mieć wolny, pusty umysł, chcę odpocząć, tak? Więc tutaj coś się, kochani, kończy. Słońce już zaczyna wychodzić, zobaczcie, pięknie te karty to odzwierciedlają i na jednej i na drugiej karcie. Tutaj i nad, no już wschodzi, tak? A tutaj już, gdzie dziewiątka była, już zobaczcie, już nie leżycie, tylko już, że tak powiem, się podnosicie, tak? I to słoneczko już jest wyżej. Więc teraz będzie tylko lepiej. Dacie radę, musicie wytrwać i musicie czekać na właściwy moment, żeby zacząć angażować się w swoje sprawy, żeby wrócić być może do działania pełną parą, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracę. W pracy u niektórych koziorożców będzie ciężko, ale Wy sobie poradzicie. Nie martwcie się, utrzymacie płynność finansową i utrzymacie pracę. Jest czwórka denarów, to jest denary. Mocny filar, mocny fundament, mocna podstawa, pod stabilizację. Więc tutaj nikt Wam nie podetnie nóg, nikt Was nie popchnie, nie potkniecie się, nie stracicie równowagi, tak? Macie cały czas, że tak powiem, wszystko pod kontrolą, twardo stoicie na ziemi, wiecie, co się dzieje i bronicie płynności finansowej. Bronicie swojego majątku, bronicie swoich oszczędności, pilnujecie rezerw, pilnujecie spraw zawodowych. Więc tutaj kończą się jakieś trudne sprawy, które naprawdę koziorożca no bardzo, bardzo, bardzo dotknęły. I to się ciągnie jeszcze z tego roku, 2021, bądź jeszcze wcześniej. Bądź jeszcze wcześniej. W tym miesiącu nie zabierałabym się za jakieś nowe projekty. Musicie dojść do siebie. No chyba, że są jakieś sprawy, które są pilne, tak? Natomiast no, jeżeli w związkach były jakieś sprawy nieprzedyskutowane, niewyjaśnione, nieprzebaczone, być może koziorożec da kolejną szansę. Być może dacie sobie szansę na to, żeby spróbować jeszcze raz. No, zatrzymam partnera przy sobie, tak? Jest czwórka denarów w tle. Zbliżymy się przez jakieś trudne wydarzenia jeszcze bardziej do siebie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Pamiętajcie, że teraz jak powstaniecie tutaj z tej dziesiątki mieczy, to będziecie silniejsi, zahartowani, mocniejsi. Wytworzył się taki pancerz, no, gruboskórni, że będziecie już odporni na pewne ciosy, na pewne wydarzenia, które już nie zrobią na Was takiego, no, takiego wrażenia jak do tej pory, tak? Bo koziorożec coś bardzo wewnętrznie przeżywał. Być może nie okazywał tych emocji na zewnątrz, ale w środku był kruchutki jak szkło. Dręczyło go coś. A teraz to coś się wreszcie kończy. Dobrze, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Problemy finansowe. Problemy w małżeństwie, we własnej firmie. Stabilizacja. Koziorożec wreszcie jest sobą. Odzyskuje spokój. Harmonię. Bardzo ładnie. I utrzymuje stanowisko, jeżeli tutaj była też jakieś zagrożone sprawy, tak, związane z utratą pracy. Więc to będzie chwilowe. Luty, marzec. Luty będzie taki ciężki. No tutaj być może w styczniu już będą jakieś takie przemiany, więc to
Pełen miesiąc może być tylko taki luty. Ale nie martwcie się, wszystko się dobrze skończy. Koziorożec się nie da. Utrzymanie pieniędzy. No tak, bo niektórym na przykład firmom tutaj być może no, jakiś zastój bądź jakieś rozporządzenia, jakieś znowuż zmiany mogą nawet zagrażać bankructwem, tak? Jeżeli ktoś zainwestował kapitał, jakieś duże pieniądze we własną firmę, a tutaj nagle jesteście odcięci od możliwości aktywnego uczestniczenia w swojej pracy, zarabiania pieniędzy, no to można osiwieć, tak? Ten stres tu będzie w lutym spowodowany. Piątka denarów. Choroba. Czyli słynna witamina C. Prawdopodobnie. Kochani, jeżeli tak bardzo wszystko przeżywacie, nie bójcie się prosić specjalistów o pomoc. Chociażby brać jakieś suplementy, jakieś tabletki, żeby po prostu się wyspać. Sen jest bardzo ważny, żeby organizm był zdrowy, żeby prawidłowo funkcjonował. A ja tutaj widzę, że wy tak myślicie, jak to będzie. Jest, nie dość, że jesteście w strachu, że czujecie się osamotnieni w tym wszystkim, to jeszcze bezsenne noce i te myśli natrętne, ten stres. No nie, nie możecie sobie na to pozwolić. I już wam mówię, nie bójcie się na zapas, bo będzie wszystko dobrze. Będzie wszystko dobrze. Nie martwcie się. Co w kwietniu? No i widzicie, kochani, jak pięknie. Zobaczcie. Karta umiarkowania, czyli koziorożec już jest spokojny. O, jak on jest spokojny. O, jak jest zadowolony, że wszystko się ułożyło, że wreszcie jest normalnie, że jest spokój. Że ta cierpliwość się popłaciła. I zobaczcie, paść denarów. I tutaj może być, kochani, tak. Że albo nowa praca, przejście do... Tylko te bardzo płynne jakieś. To jest tak, jakby nawet jakbyście się decydowali odejść z jakiejś pracy, tak? To tutaj zaraz pojawia się jakaś nowa praca. Przez te 2 miesiące, jakbyście nie wytrzymali, zaraz pojawia się nowa praca. Natomiast to jest też nowy pomysł na biznes. Pierwsze jakieś inwestycje we własnej firmie, tak? Szkolenia, ruszanie pomalutku z własnym biznesem. Wszystko jest dobrze, wszystko jest opanowane. W związkach super. Staracie się, pracujecie nad tym, żeby było dobrze. Natomiast te koziorożce, które są zainteresowane, no są samotne i chcą kogoś poznać, tak? Może się pojawić jakaś młodsza osóbka od Was, zodiakalna panna bądź strzelec w kwietniu. Nie wiem, czy ją przyjmiecie, tą osobę, na przyuczenie, na praktykę do własnej firmy, czy będzie to ktoś nowy, kto pojawi się w Waszej firmie, w Waszej pracy, tak? Gdzie pracujecie na etacie. Ktoś, kto naprawdę, kim Wy się zainteresujecie i ta osoba odwzajemni jakby to zainteresowanie. Będą pierwsze spotkania, będą randki jakieś, no, miło spędzane ze sobą chwile. Karta umiarkowania, czyli ktoś, kto Was uzupełnia, ktoś, kto do Was pasuje. To tworzy z Wami harmonię. No, fajnie, kochani. I tutaj w tym miesiącu możecie już ruszać z jakimiś inwestycjami, jakimiś projektami. Te koziorożce, które chcą się zapisać na jakieś szkolenia, jakieś warsztaty, dodatkowa edukacja, nauka, rozwój zawodowy, jak najbardziej. Jak najbardziej. No, tutaj studia się też pojawiają. Pamiętajcie, żeby się nie śpieszyć. Karty mówią, nie śpiesz się i nie denerwuj się, jak coś się opóźni. Jak coś się opóźni. Bo to nie jest zależne od Was.
Natomiast to daje dobre widoki na przyszłość i tutaj na przykład będziecie się zastanawiać, jak to dalej będzie, tutaj w stałych relacjach, coś sobie wyjaśniliście, jakiś kryzys. Ja myślę, że ten kryzys, który tutaj będzie, to też po części będzie spowodowany tym, że wy oboje będziecie zestresowani sytuacją zawodową któregoś z was, być może obojga z was, tak? No wiadomo, jak nie ma pieniędzy, jak jest trudny okres, to jest ciężko, to już naprawdę idealne pary, które są bardzo dojrzałe, bardzo wytrzymałe emocjonalnie, mogą zachować taki hart ducha i taką naprawdę postawę niewzruszającą, tak? Czyli cokolwiek by się działo, jesteśmy na dobre i na złe, to nie wpłynie na nasze relacje, ale niestety niektórzy są słabsi psychicznie i jakoś właśnie pozwalają, żeby takie sprawy wpłynęły na to, co się dzieje z partnerem. Więc tutaj widać tą równowagę, widać ten spokój i pomalutku takie kroczenie we właściwym kierunku z dobrymi rokowaniami na przyszłość. Wszelkiego rodzaju jakieś operacje finansowe, jakieś inwestycje, załatwianie jakichś konkretnych, ale drobnych spraw, coś może się wydłużyć, przedłużyć, być może trzeba będzie odstać gdzieś w kolejce, poczekać, wyznaczony będzie inny termin. Nie przejmujcie się tym. Widocznie tak ma być. Nie przyspieszajcie, nie denerwujcie się, nie próbujcie wymusić czegoś na siłę. Świetna współpraca ze strzelcem. Może wam pomóc w pracy, może zainwestować w waszą firmę, pomagać wam. Osoba bardzo mądra, bardzo oczytana i taka pomysłowa, więc tutaj warto wykorzystać, pracowita. Będzie to być może ktoś, kto w wielu sprawach was wyręczy i naprawdę bardzo pozytywnie wpłynie na efekty waszych działań zawodowych, wspólnych. To czy na etacie, czy własna firma. Natomiast tutaj niektóre koziorożce być może już tak poważnie myślą o dziecku. Naprawdę. Zwłaszcza panie. Tylko tutaj wydaje mi się, że na razie może tutaj chodzi o to, że ten baran, wasz partner, wy wyznałyście, że chcielibyście na przykład. Tutaj mówię do tych koziorożców, które nie mają jeszcze dzieci. Bądź mają, a chciałyby kolejnego. No i ten partner was tutaj zbył na początku roku, a że wymyślasz, cudujesz, że tam ci się zachciało, tak? Przemyśl to jeszcze. Ale tutaj wraca temat w kwietniu. Ale już tak konkretnie. Trochę będziecie znowu szczekać tutaj na stanowisko waszej bliskiej osoby. Czas na przemyślenia, tak? Ale to już takie poważne przemyślenia. Dobrze, zobaczmy, kochani, co w maju. Och, jak pięknie. Och, jak pięknie. Kochani, cudowny wyjazd w maju, więc tutaj te koziorożce, które majówkę sobie gdzieś planują, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z rakiem bądź z wodnikiem, to bardzo miło spędzicie ten czas. Przepiękny okres. Natomiast tutaj świetna współpraca z wodnikiem. I co jeszcze, kochani? Jakaś sprawa kończy się pozytywnie. Jakaś sprawa, która być może właśnie tutaj się odwlekała od kilku miesięcy, ciągnęła. Spełnią się marzenia koziorożca. Jeżeli zaangażowaliście się tutaj w nową jakąś relację, to będzie związek na odległość, ale z nadzieją na prawdziwą miłość, zakochanie i szczęśliwy, udany związek. Niektóre koziorożce zmienią sobie w maju autko, korzystnie sprzedadzą, bądź kupią coś nowego, nowszy model, ładniejszy, taki wymarzony. Może na ten samochód zbieracie, kochani. Więc tutaj jak najbardziej. Pewność siebie. Koziorożec odzyska pewność siebie. Taką kontrolę nad swoim życiem. Koziorożec wyznacza tutaj kierunki. Karta gwiazdy, karta przeznaczenia i szczęśliwych zbiegów okoliczności.
Naprawdę, cokolwiek planujecie na maj, jakaś sprawa, realizacja swoich projektów, pomysłów, uda Wam się to, kochani. Tylko musicie osobiście dopilnować tych spraw. I to bardzo szybko je zrealizujecie. Ogromna pewność siebie, determinacja w tym rydwanie i szybkość działań, szybkość, błyskawiczne działanie. Zobaczmy jeszcze, o co tutaj chodzi. No jakiś wyjazd nad wodę, kochani, ale też rozpoczęcie jakiegoś projektu. Rozpoczęcie jakiegoś projektu, wyjaśnienie jakiejś sprawy do tej pory niejasnej. No i rak. Rak dwa razy się pojawił, więc może tutaj chodzi o jakąś osóbkę spod tego znaku, która no, będzie spełnieniem marzeń, będzie osobą ukochaną, bądź ktoś, kto przyniesie Wam szczęście, być może pomoże w jakiejś sprawie. Haha, no oczywiście. Te koziorożce, które starają się o dzidziusia, w maju być może się uda, więc tutaj no starajcie się, kochani. Nie oglądajcie się na nic. Chcecie dzidziusia? No po prostu. Wiecie, jak się do tego zabrać. Niby do tanga trzeba dwojga, ale nie, no tak się śmieję, ale tutaj mogą być dobre wiadomości. Niektóre panie zorientują się, że są w ciąży, bądź panowie usłyszą, że zostaną tatusiami. Dobrze, kochani, czerwiec. Och, jak pięknie. Wieża i dwa kielichy. Nie boimy się tej wieży. Kochani, aż sami się zaskoczycie, jak bardzo zakochacie się w jakiejś osobie. Burzliwy to może być związek, może to być jakaś taka dziwna miłość. Ale wieża mówi też o końcu problemów w relacji, że wreszcie nadchodzą dobre zmiany. Ktoś Was zaskoczy, może się oświadczy, może to koziorożec zaskoczy, wyzna miłość. Szok. I tutaj zobaczcie, znowu mamy raka. Znowu mamy raka. Fajny miesiąc, bo wszelkie sprawy. Tutaj dwa kielichy mówią o tym, że się dogadacie, że dojdzie do porozumienia, że aż sami się zaskoczycie. Niespodziewane jakieś dobre wiadomości. Niespodziewana dobra współpraca. Paść kielichów. No początek miłości, wyznanie, spełnienie marzeń. Miłe spotkanie. Miłe spotkanie. Niespodziankę ktoś Wam zrobi w czerwcu. Być może Was gdzieś zabierze. Rak. Cały czas rak tutaj chodzi. Siódemka mieczy. Siódemka mieczy. Bez względu na to, co się będzie działo, róbcie swoje. Nie ukrywajcie się ze swoimi emocjami, bo ta karta księżyca też tutaj wcześniej wyszła, że koziorożec jest taki skryty. Mówcie o swoich uczuciach. Zaskoczcie partnera. Nie ukrywajcie się, nie... Jakby to powiedzieć, no... Nie zakradajcie się tak z tymi swoimi uczuciami, nie czajcie się z nimi. Tylko bądźcie konkretni. Wyjdźcie od razu, że tak powiem,
z tą swoją intencją, tak? Jakieś zaskoczenie, jakieś zaskoczenie. Karta głupca. Zaryzykujcie. Tutaj może być też taka sytuacja, że koziorożec będzie szukał odpowiedniej okazji, żeby zaskoczyć partnera dobrą wiadomością, która do tej pory była ukrywana przed nim. Być może koziorożec musiał się utwierdzić w przekonaniu odnośnie dziecka. Tutaj jak najbardziej to pasuje. Natomiast kochani, w czerwcu kończą się trudne sprawy. Porozumienie w kwestiach jakichś finansowych. Jakaś podróż. Tutaj karty mówią, pośpiesz się, żeby zarezerwować jakieś kwatery, żeby zarezerwować jakiś hotel, żeby później, no, bo tutaj grozi rezygnacja, tak? Więc pośpiesz się, żeby nie stracić jakiejś okazji. No mamy czerwiec, więc być może w czasy będziecie sobie planować. Natomiast nie unikać poważnych tematów, nie unikać poważnych tematów, podejść do spraw poważnie w czerwcu. Bo jesteście w energii dwóch kielichów i karty wieży, czyli uda się w trudnej sytuacji zawsze dojść do porozumienia. Uda się zakończyć jakiś konflikt raz na zawsze, uda się, nie wiem, jakaś ugoda w sądzie też może być, tak? Na przykład alimentów na dzieci. No tak na marginesie tutaj dla tych koziorożców, które gdzieś tutaj być może jakąś batalię przeprowadzają. No dobrze, co w lipcu? Pięć kielichów i trzy kielichy. No to od razu tutaj Wam mówię, uważajcie, żeby nie przedobrzyć tutaj z jakimiś imprezami, z jakimiś spotkaniami. Natomiast, kochani, dobiorę najpierw tą piątkę kielichów. Królowa kielichów. Rak, skorpion bądź ryba, kobieta. Tak, o. Koziorożec jakoś jest przewrażliwiony, nie wiem, on cały czas roztrząsa jakąś przeszłość tutaj, jakieś być może wydarzenie, ewentualnie boi się zaangażować w nowy związek, bo kiedyś coś mu się nie udało. I zamiast się skupić właśnie na tych dwóch kielichach, które mówią, to jest dobry związek, uda się go uratować, uda się coś naprawić, wyjaśnić, porozmawiać i sprawa dobrze się skończy, tak? Bo mamy trzy kielichy, czyli będziesz miał powód do radości, będziesz miał powód ku temu, żeby się cieszyć, wspólnie spędzać czas. I jesteś traktowany poważnie, bo tutaj wydaje mi się, że niektóre koziorożce boją się mówić o swoich uczuciach, bo nie wiem, uważają, że wyjdą na głupka, że zrobią z siebie no tego głupca, pajaca, tak? Że zbłaźnią się w jakiś sposób, że to być może wpłynie na ich dumę, na ich honor i w jakiś sposób będzie to nie tak zgodne z ich nastawieniem, tak, do życia, do sytuacji. No nie, koziorożcu, nie bój się. Nie bój się emocji. Poczucie bezpieczeństwa, miłości, dojrzałej miłości. Tutaj cały czas się pojawia właśnie osoba spod znaku tego kielicha, rak, skorpion bądź ryba. No może gdzieś wyjedziecie i tutaj będziecie bardzo tęsknić, tak? Ale
nie przeżywać, nie wracać do przeszłości. Nie tracicie tej osoby. Nie tracicie też nic emocjonalnie, co by miało wpłynąć na waszą relację. I cały czas wracam do tej siódemki kielichów. Nie wyobrażajcie sobie, nie podejrzewajcie o zdrady, nie podejrzewajcie o jakieś kłamstwa, nie wymyślajcie, bo nie ma ku temu powodu. Zakończenie definitywnie jakichś trudnych spraw. Wszystko dobrze się skończyło. Wszystko jest, że tak powiem, na dobrej drodze. Piątka miecz. Cały czas tutaj wydaje mi się, że coś o jakąś zdradę chodzi. Ktoś tutaj cały czas ubolewa i podejrzewa partnera o kłamstwa, zwłaszcza jeżeli są jakieś wyjazdy, jakiś związek na odległość. No. Kłócicie się często o to. Uwaga z imprezami, jakimiś bankietami, tak, żeby tutaj też nie cierpieć później z powodu złego samopoczucia, zwłaszcza jeżeli się przedobrzyło z pewnymi trunkami. No ja wiem, że są wakacje, ale tutaj naprawdę uważajcie. Oczywiście partner też, tak? Żeby tutaj... Bo o to możecie się też kłócić. To może być powodem do kłótni. Natomiast wygrywacie za wszelką cenę, stawiacie na swoim. Tylko jak postawicie na swoim, zwróćcie uwagę na te osoby, jak one się czują. Żeby znowuż egoistycznie tutaj nie podchodzić do pewnych spraw. Natomiast coś Wam się uda wygrać. Sprawa, która dużo przykrości Wam doświadczyła. W stałych relacjach, jeżeli był problem z zaufaniem i ciągle gdzieś tam kłóciliście się, były podejrzenia właśnie o zdradę, o być może jakieś takie tutaj częste jakieś wyjścia, czy nie jest ktoś trzeci, tak? No tutaj możecie czuć się bezpiecznie, nic takiego się nie dzieje. Co w sierpniu? Szóstka buław i siódemka mieczy. Czyli zażegnanie jakiegoś kryzysu, coś uda Wam się razem z wodnikiem osiągnąć. Natomiast tutaj w lipcu jeszcze może chodzić, wiecie o co? Że chcieliście wyjechać sobie z ukochaną osobą gdzieś na urlop, a tutaj niestety mogą być jakieś wiadomości, które Was zaskoczą, zrobi Wam się przykro, trzeba będzie z tego być może zrezygnować, ale Wy za wszelką cenę wykombinujecie coś, że Wy wyjedziecie. Więc tutaj jeszcze tak na marginesie. Z rezerwacją kwater uważajcie, żeby ktoś Was nie oszukał. Żeby ktoś Was nie oszukał. Wiecie, ile jest przypadków, że się tak rezerwuje przez internet, później się jedzie na to miejsce, a tam w ogóle nie ma ani hotelu, ani kwatera, ani nikt nie widział, nikt nie słyszał właścicieli i tylko mówią, pani, pod tym adresem to już tyle osób tutaj się zdenerwowało i dało oszukać. Na takie coś zwróćcie uwagę. Siódemka mieczy, złodziej, ktoś, kto oszukuje, tak? Wieża, mieszkanie, lokum. Nie ma tego. Też tutaj, kochani, zwróćcie na to uwagę, żeby ktoś Was tutaj nie oszukał, ale sprawa się dobrze skończy, więc tutaj nie martwcie się. Złodziej będzie złapany w sierpniu. Natomiast uda Wam się, kochani, wyjechać. Uda Wam się odpocząć. Zażegnanie też jakiegoś kryzysu, wyjaśnienie jakiejś trudnej, niejasnej sprawy. Cesarz. Praca cały czas jest, więc tutaj o pracy nie mówię, no praca cały czas jest. Natomiast osoby, które prowadzą własną firmę, też tutaj jakieś sukcesy. W sierpniu może być też jakiś awans.
jakieś niezapowiedziane dodatkowe pieniądze, przedłużenie umowy. Wygranie jakiejś sprawy sądowej, urzędowej. Jeżeli ktoś was oszukał tutaj, to ta osoba będzie złapana i ukarana. Tutaj widzę zwycięstwo. Wygrywacie jakąś trudną sprawę. Wrzesień. Cesarzowa i dwa miecze. Cesarzowa to żona, matka. Tutaj mamy dwa miecze, czyli planowanie, zastanawianie się. Karta wagi. Jakąś decyzję będziecie musieli tutaj podjąć. Tutaj chodzi o jakieś pieniądze. Może propozycja nowego stanowiska w pracy. Będziecie się zastanawiać, czy nawiązać współpracę być może z tą kobietą, czy przyjąć tą ofertę tego stanowiska. Naprawienie relacji z matką. Jak dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście, trzeba odwiedzić, trzeba porozmawiać. Dobre pieniądze. Cesarzowa zapewnia bezpieczeństwo finansowe. Rydwan. Te koziorożce, które gdzieś są za granicą, będą się zastanawiać, czy nie wrócić do kraju, do Polski. Znowu pojawia mi się rak. Zaręczyny. Planowanie małżeństwa. Wspólne zamieszkanie. Natomiast w stałych związkach jakieś rozliczenia finansowe tutaj. Z jakieś pieniądze z urzędu. Podróż, to jest też karta podróży, więc tutaj mówię, niektóre koziorożce będą się zastanawiać, czy nie wyjechać, bądź wrócić do kraju. Do rodziny, tam gdzie jest wam dobrze, tak? Jeżeli pracujecie, macie firmę transportową, samochody, coś związane właśnie z motoryzacją, tutaj też będziecie chcieli być może coś zmienić w tej sytuacji. Jakiś zakup, inwestycja właśnie w samochody, w pojazdy. W transport, w usługi transportowe. To jest dobry pomysł, bo to przyniesie wam dużo pieniędzy. Dobry miesiąc. Dobry miesiąc, tylko pamiętajcie, żeby zawsze się zastanowić. Jeżeli nie jesteście czegoś pewni, nie podejmujcie decyzji pod chwilę, pod wpływem impulsu, tak? Natomiast będzie praca. Na pewno będzie praca. Kobieta jakaś was zatrudnia, tutaj nie wiem, może jesteście kierowcą, może dowodzicie jakieś prezenty. Tutaj też rozliczenie, jakieś stare długi do was wrócą. To znaczy ktoś się z wami rozliczy, wreszcie odda wam pieniądze. Październik. Znowuż piątka kielichów i karta kochanków. Znowuż wątpliwości odnośnie relacji. Rozgrzebywanie jakichś starych spraw z przeszłości. Nadal nie podjęta decyzja. Rozstanie z ukochaną osobą z powodu wyjazdu, podróży. Ale to jest też karta nowego etapu w życiu. Czyli musicie zrobić coś razem, żeby widzieć pozytywne zmiany.
Natomiast koziorożec cały czas jakąś urazę w sobie nosi, no, czymś się stresuje. Tutaj oczywiście też powrót do kraju ze względu na tęsknotę do bliskiej osoby, tak? Więc tutaj, jeżeli planuje koziorożec jakąś podróż, wyjazd, powrót, to tylko dlatego, że jest bardzo stęskniony, bardzo tęsknił za bliskimi, za rodziną. Praca, dobra praca, dobra praca. Świetna praca, jeżeli chodzi o zarobki, ale znowuż rozłąka być może z rodziną. No tutaj te koziorożce gdzieś będą wyjeżdżać, no może niekoniecznie praca za granicą, tylko będziecie w kraju pracować, tylko częste wyjazdy, delegacje gdzieś za granicę, tak? 2 miesiące jestem w kraju, 3 miesiące za granicą, coś takiego. I tutaj się zastanawiacie, czy po prostu, no, nie będziecie bardzo za sobą tęsknić. Natomiast korzystne zmiany w związkach, bo wreszcie uda Wam się coś dojść do jakiegoś tutaj porozumienia, do współpracy. Praca na pewno będzie i to dobra praca. Rozkręca się własny biznes, więc tutaj te koziorożce, które mają firmę, no będą miesiące trudne, ale musicie przetrwać. Przetrwacie, utrzymacie tą pracę, bo później będzie dużo zleceń, dużo zamówień, dużo osób współpracujących z Wami. To jest dobry miesiąc na zmiany, żeby wreszcie dokonać wyboru i zadecydować. Nie kręcić się w kółko, unikać dezorientacji, tylko naprawdę no, starać się jakoś konkretnie już coś zaplanować, tak? Bo trójka zawsze mówi, że decyzja została podjęta, już konkretna jakaś decyzja, już padły jakieś ustalenia. Więc ruszajcie szybko z jakimś projektem do przodu. Co w listopadzie? Cztery kielichy i 7 buław. No nie rezygnujcie z siebie i walczcie o swoje, nawet jak są jakieś drobne problemy. Pojawia się jakaś szansa, którą wykorzystajcie. Ktoś chce Wam pomóc. Ktoś chce Was wesprzeć. Oferta współpracy, pracy. Jeżeli ta praca jest męcząca, nie odpuszczajcie, bo poradzicie sobie. Na początku być może będzie trudno. Karta gwiazd. Będzie bardzo dobrze. Tutaj sobie poradzicie. Natomiast, kochani, blisko Was jest jakiś wodnik, nie wiem, no osoba, która jest naprawdę Wam życzliwa, bardzo Wam pomaga, wspiera Was, a Wy tego jakby nie doceniacie. No i tutaj da się znaleźć, że tak powiem, rozwiązanie na każdą trudną sytuację. Tylko musicie mieć nadzieję, musicie zaufać sobie, uwierzyć w siebie, nie odpuszczać, nie rezygnować. Spełniać swoje marzenia. Walczcie o te marzenia, bo one są na wyciągnięcie ręki, tylko Wy po prostu ciągle tkwicie gdzieś tam w przeszłości i nie wykorzystujecie danej szansy. Jakiejś dobrej propozycji, współpracy. Co w grudniu? Rycerz buław i trójka mieczy. Tutaj strzelec jakoś Was zawiedzie. Strzelec, lew bądź baran. Trzy miecze no, mówi o jakichś właśnie żalach, o jakichś pretensjach. Natomiast też nie dojdzie do skutku jakaś podróż, wyjazd bądź przeprowadzka. Nowa praca, być może dodatkowe jakieś zajęcie, funkcja, której żeście się podjęli, no nie do końca będzie tak ładnie wyglądać, jak Wam się wydawało. I tutaj mamy królową denarów. Przyjazd do domu, być może do żony, do dzieci. Natomiast te pary, które tutaj coś rozwijają od początku, tak jak powiedziałam, no samotne koziorożce mają szansę kogoś bliskiego dla siebie znaleźć. No coś będziecie próbowali tutaj między sobą układać, tylko
Nie jestem pewna, czy koziorożec chce, czy to jest właściwa osoba. Ciągle jest jakiś taki niezdecydowany, ciągle gdzieś tam coś mu nie pasuje. No tak, tutaj na święta nie uda się być może wrócić do domu. Ale to tylko dla tych koziorożców, które mówię, gdzieś pracują za granicą kraju, ciągle gdzieś są w podróży, ciągle gdzieś wyjeżdżają. Natomiast, kochani, tutaj no, trzeba na pewno przebaczyć coś i zmienić w relacjach, w stałych relacjach. Odejść od tego, co wam nie służy. Pomyśleć nad tym, jak tą relację rozwijać, jak dbać o siebie. Mówić o problemach i nie wyciągać starych spraw, które już dawno powinny być odcięte, już dawno powinny być przebaczone, przedyskutowane. Tutaj, jeżeli mama miała przyjechać do was na święta, czy nie wiem, ktoś z rodziny was odwiedzić, rodzice, to chyba to nie dojdzie do skutku. Nie wiem, znowuż trzy miecze mogą mówić o tym, że będą jakieś rozporządzenia, no jakieś wiadomości, które was zasmucą, odwołanie jakiejś podróży. Niewskazana podróż w grudniu, zwróćcie na to uwagę. Jeżeli staracie się o jakiś kredyt, o jakąś pożyczkę, nie w grudniu. Nie w grudniu. No i oczywiście praca zdalna w grudniu tutaj dla tych koziorożców, które aktywnie zawodowo działają, bo praca będzie, o pracę się nie martwcie. Tylko tu będą takie momenty, gdzie no, będziecie się zastanawiać, co dalej. Ale to nie jest zależne od was. Jeżeli własna firma, też będziecie mieć nieraz wątpliwości, że macie już tego dosyć, że nie chcecie się szarpać, że pieniądze się kończą, że jest trudny okres. Będą takie naprawdę sytuacje, że gdzie będziecie chcieli odpuścić. Nie odpuszczajcie. Przeczekajcie to, a wszystko będzie dobrze. No dobrze, kochani, to by było na tyle. Co aniołki nam powiedzą? Znajdź swoją wewnętrzną równowagę, koziorożcu. Koziorożec jest czymś bardzo zmęczony. Bardzo zmęczony i bardzo emocjonalnie do niektórych spraw podchodzi. Potrzebujesz spokoju, koziorożcu. Potrzebujesz spokoju. Odcinaj się od toksycznych ludzi, toksycznych sytuacji. Nie zadręczaj się. Nie przeżywaj tak wszystkiego. Po prostu weź na luz. Tak, niech ci to wszystko zawiśnie, o, jak ten wisielec. Po prostu. Ja wiem, że czasami nie można, że to jest silniejsze od was, ale im bardziej się spinasz, im bardziej to przeżywasz, tym później no gorzej to wszystko doświadczasz. Większość spraw wyjaśni się w przyszłym roku. Nie martw się. Przyjdą pieniądze, utrzymasz stabilizację, zachowasz bliską osobę dla siebie. Uważaj na zazdrość, uważaj na manipulację, bo ktoś może ci też podpowiadać różne sugestie. No są nieraz tacy życzliwi koledzy, koleżanki, a żona pracuje, no tak, już 3 miesiące siedzi za granicą, o ciekawe, czy sobie kogoś nie znalazła. I takie podpuszczanie, takie głupie jakieś zazdrości, zazdrości. Nie dajcie się, nie dajcie sobie wmówić żadnych głupot. No i walczcie o swoje szczęście, naprawdę. Walczcie o swoje szczęście. Pieniądze, na które czekacie od dłuższego czasu, przyjdą. Ta stabilizacja przyjdzie. Tylko musicie jeszcze troszeczkę poczekać. Zwróćcie uwagę na wodnika. On w wielu sytuacjach będzie was bardzo wspierał. Będzie stał za wami murem. No i rak. Rak, ogromne znaczenie tutaj rak. Jakaś nowa miłość, jakiś nowy związek. Trochę burzliwy, ale myślę, że dacie sobie radę. Tylko zazdrość musi być wyeliminowana. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
Życzę wspaniałego roku. Pamiętajcie, czytanie ogólne nie dla wszystkich. Wybierajcie tylko te karty, które rezonują. No i cóż, kochani, do kolejnego razu. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.